Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. Bieg wydarzeń wokół osoby Jezusa Chrystusa zaczyna nabierać tempa. Od teraz wszystko będzie działo się już bardzo szybko. Opis wydarzenia, o którym słyszymy dzisiaj w Ewangelii, zaczyna się od słowa, które jest określeniem czasu, od słowa wtedy. Okazuje się, że właśnie to słowo będzie pojawiać się raz po raz w opisie poszczególnych etapów śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie jest to bez znaczenia. Jeżeli opis zdrady Judasza zaczyna się właśnie od tego słowa, to znaczy, że ten haniebny czyn Judasza, wobec którego jesteśmy w stanie tylko zamilknąć, ponieważ on objawia jakąś głęboką tajemnicę naszej nieprawości, słabości i grzechu, że ten czyn znajduje się już wewnątrz wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Że zdrada Judasza jest w jakiś sposób odkupiona. Bo nie ma grzechu i nie ma słabości człowieka, której miłość Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie nie mogłyby odkupić. Jeżeli wchodzimy teraz w czas Triduum Paschalnego, to Pan Bóg oczekuje od nas tylko jednego. Żebyśmy przyszli tacy, jacy jesteśmy, ze słabością i grzechem, które w nas są. Bo miłość Chrystusa jest największa i ona potrafi przemienić wszystko to, co słabe i grzeszne w nas.